Witajcie, drodzy gitarzyści. W tym odcinku rozszerzymy sobie nieco lekcję poprzednią, czyli skupimy się bardziej na biciu. Pozwolą nam to dwa proste chwyty, które są do siebie stosunkowo podobne. I na warsztat bierzemy kawałek grupy elektryczne gitary dzieci. Także jedziemy z koksem. Pierwszym chwytem jest demol. Pierwszy, drugi, trzeci palec. Tłumimy sobie kciukiem strunę E6 z góry. I tutaj uważajcie przy tym chwycie, żeby te palce maksymalnie rozciągnąć. Tak? Czyli kładziemy pierwszego palca jak najbliżej progu pierwszego, później drugi palec jak najbliżej progu drugiego i trzeci palec tutaj jak najbliżej progu trzeciego. I jeszcze jedna kwestia, z którą ja się borykam już praktycznie od początku, bo się źle tego chwytu nauczyłem, dlatego przestrzegam, żeby pewne nawyki już sobie od początku wyrobić, prawidłowe. Otóż ja się uczyłem tego chwytu, zostawiłem trzeciego palca i później kolejne palce, drugi i pierwszy. I teraz, jeśli wykonuję jakąkolwiek zmianę, to nie kładę tych palców równocześnie, a od trzeciego zaczynam, tak? I występują takie małe opóźnienia. No nie mogę się tego oduczyć, także starajcie się, aby ten chwyt położyć jednak równocześnie, tak? Żeby palce, cyk, pyknęły równocześnie. Oczywiście na początku możecie sobie po kolei te palce stawiać, żeby się go nauczyć, ale w ostatecznym rozrachunku starajcie się te palce przygotować już nad strunami, ułożyć i nacisnąć w odpowiednim, tak? Tutaj w momencie wtedy, kiedy te palce już będą nad strunami. Ok, i drugim chwytem jest C-dur. Ok, znowu tutaj tłumimy sobie kciukiem strunę E6. I wspominałem na wstępie, że te akordy są do siebie podobne. Mamy chwyt demol. Pierwszy i drugi palec idzie o jedną strunę do góry. Trzeci palec natomiast tutaj skakuje nam na strunę A5. Ok, i te dwa chwyty mamy w całym kawałku, które będziemy grali na zmianę. Demol, C-dur. Poćwiczcie sobie tą zmianę. O, widzieliście? Już tak, już trzeci palec szykowałem i dopiero dwa dokładałem. Właśnie. To jest nawyk, którego nie potrafię się oduczyć. No ale wy się uczycie od początku, to możecie za mnie to nadrobić. Także demol, C-dur, demol, C-dur, demol, C-dur, demol, C-dur. Ćwiczymy sobie. Tutaj możemy sobie tego kciuka cały czas praktycznie trzymać na tej strunie E6. Ponieważ tutaj ta pozycja ręki nam się nie zmienia, więc tutaj możemy sobie swobodnie tutaj tymi trzema palcami operować i wtedy, kiedy będziemy wykonywali tutaj bicie, to bez problemu tutaj tą strunę E6 będziemy sobie tłumili. Spójrzcie sobie teraz na schemat. Będziemy go grali raz na każdym chwycie. W poprzedniej lekcji mieliśmy tak, że wykonywaliśmy bicie we wszystkie struny, czy to z góry do dołu, czy z dołu do góry. Tutaj natomiast na raz i na trzy dochodzi nam jeszcze taka jedna kwestia. Otóż widzimy strzałki, które przechodzą tylko przez trzy linie. Oznacza to, że będziemy wykonywali bicie bardziej w struny basowe. Tak, w struny górne. I tutaj nie ma za bardzo znaczenia, czy to wykonamy te uderzenie od struny E6 czy A5. Ważne jest, żeby jednak te bicie było skierowane bardziej tutaj w górną część, tak, tych strun. I mamy na raz, łapiemy sobie chwyt demol, na raz mamy uderzenie w struny basowe. Tutaj przypominam, ten kciuk możemy sobie tutaj położyć na strunie E6, żeby ułatwić sobie sprawę i uderzamy, tak, tutaj w struny bardziej basowe,
Czyli ja tutaj kieruję... No staram się, żeby te bicie bardziej... trafiało tutaj w strunę D4. Tak, ponieważ ta struna D4 to jest dźwięk podstawowy tego chwytu. Ale jeśli wykonamy tutaj bicie od struny A5, to nic złego się nie dzieje, to też bardzo dobrze brzmi. Czyli na raz mamy struny basowe, na I ruch ręką do góry, 2 dół wszystkie struny, I do góry wszystkie struny, na 3 znowu mamy struny basowe, I ruch ręką do góry, 4 wszystkie struny do dołu i na I ruch ręką do góry, przygotowujemy kolejny chwyt. No to w wolnym tempie sobie to przegrajmy. 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i. Ok? Te miary na raz i na 3 są ważne, bo one powodują, że ten utwór nabiera charakteru. Także warto tutaj nawet sobie na sucho spróbować te struny różnicować. Zagrać basowe we wszystkie, basowe wszystkie, basowe wszystkie. Tak? Wyćwiczyć. Żeby to nie było tak, że powiedzmy dla was basowe to są do struny H2 na przykład, a wszystkie to jest do struny E1. Tak. Tego po prostu nie będzie za bardzo słychać i to będzie strasznie jednolite. I przechodzimy teraz na chwyt C-dur. I sprawa jest podobna. Tutaj ten kciuk oczywiście sobie może zostać. I mamy raz basowe i ręką do góry. 2 wszystkie i wszystkie. 3 basowe i ruch ręką do góry, 4 wszystkie i ruch ręką do góry. Tak, czyli raz i 2 i 3 i 4 i. No i zagram jeszcze dwa razy na tym chwycie C-dur. 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 OK. Tutaj możecie właśnie tego kciuka wykorzystać. Jeszcze raz tutaj powiem, ostatni raz podczas tego odcinka, bo jest to naprawdę fajna wskazówka. Jeśli grasz na gitarze akustycznej, to możesz jak najbardziej to wykorzystać. No, gitarzyści klasyczni mogą mieć troszeczkę trudniej, bo ten gryf jest szerszy. Zwłaszcza jeśli ktoś ma małe palce, to już w ogóle tego kciuka tutaj sobie nie wysunie. Także demol C-dur, tak? Demol C-dur, demol C-dur. Nie potrzeba tutaj jakiejś nie wiadomo wielkiej siły, aby wykonać te zmiany. Pamiętajcie tutaj oczywiście, żeby nie chodziła tutaj prawa ręka, żeby jej nie usztywniać, a żeby największą pracę tutaj wykonywał nadgarstek w ten sposób. No i spróbujmy sobie połączyć te dwa akordy w troszeczkę szybszym tempie. 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 No i teraz tradycyjnie wam do tego zaśpiewam. 4 i dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej.
ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. W tej lekcji to już będzie wszystko. Na koniec jeszcze jedna kwestia ode mnie. Na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, no, że to bicie nie za bardzo jest podobne do tego, które się znajduje w oryginale. No, ale kompletnie mi o to nie chodziło. Tam w ogóle grałem gitary elektryczne, tutaj na akustykach gramy. Także jest to kompletnie inna kwestia, ale tak poza tym to jest to kurs, dlatego przedstawiam wam kawałki w taki, a nie inny sposób, żeby przechodzić małymi kroczkami przez pewne gitarowe tajniki i to jest właśnie dla mnie najważniejsze. Także dzięki wam bardzo za tą lekcję i widzimy się w kolejnej lekcji. Poznamy takie bicie, no najbardziej popularne chyba, że ze wszystkich bić gitarowych, także zapraszam.